No trochę żeśmy się nie widzieli, co? Witam w pierwszym odcinku po długiej wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci, zwarci i gotowi, aby odkrywać sekrety architektury, urbanistyki i sztuki wspólnie z nami. Dzisiaj będzie właśnie o obrazie, ale zanim dzisiaj, to jutro, w poniedziałek 20 września, są moje urodziny i z tej okazji wszystkie kursy i seminaria online na stronie kursy.goodidea.archi są do końca września w promocyjnych cenach. Link do tej strony znajdziecie na dole w opisie i serdecznie polecam szczególnie na długie jesienne wieczory kurs akwareli dla każdego, czyli Akwarelax. Link bezpośrednio do Akwarelaxu w promocyjnej cenie także znajdziecie na dole w opisie. A tymczasem dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się ostatnim wielkim dziełem Edouarda Manet, jednego z największych, najważniejszych malarzy, jacy w ogóle żyli. Naszym bohaterem będzie ten obraz, Bar Folie Bergère. Zostańcie z nami. Na początek kluczowe pytanie. Jak trzeba patrzeć na obraz, albo ten, który będzie dzisiaj naszym bohaterem, albo dowolny inny obraz, żeby zobaczyć, o co w nim chodzi? Słowem, co trzeba zrobić, żeby po obejrzeniu jakiegoś obrazu nie powiedzieć aha, tylko aha? Moim zdaniem jest dobry, prosty sposób, który ułatwia takie właśnie zrozumienie dzieła sztuki, dowolnego, także obrazu, ale i dzieła architektury. To zadanie sobie po kolei trzech pytań, sobie i jakby temu obrazowi. Co jest namalowane, jak jest namalowane i wreszcie, co to znaczy. W ten sposób po kolei robimy takie trzy warstwy, można powiedzieć, wchodzenia w sens danego dzieła sztuki. Opis, analizę i interpretację. I moim zdaniem najważniejszy z tych trzech, ten warunek wstępny, żeby w ogóle móc zacząć rozumieć sztukę, to jest opowiedzenie sobie właśnie, co jest w obrazie namalowane. Wypisanie czy wyliczenie takie w głowie, dostrzeżenie wszystkich tych szczegółów, które są na płótnie, ale być może w pierwszej chwili ich nie dostrzegamy, zanim nie zaczniemy właśnie tak dokładnie sobie opisywać, że po prawej jest coś, po lewej jest coś, w głębi wydaje się, że jest namalowane coś i coś jest bliżej, a coś jest gdzieś tam na górze albo na dole. To jest takie podstawowe, można powiedzieć, warsztatowe zadanie. Ja pamiętam, że kiedy studiowałem historię sztuki na uniwersytecie, to było w ogóle chyba pierwsze zadanie, jakie było na zaliczenie. Każdy dostawał obraz i miał opisać ten obraz tak bardzo dokładnie, aby osoba, która nigdy tego obrazu nie widziała, była w stanie na podstawie tego bardzo, bardzo szczegółowego opisu naszkicować, co gdzie na tym obrazie, w tym obrazie jest namalowane, co gdzie na tym płótnie się dzieje. Śmialiśmy się, że jeżeli ktoś nie odda w terminie albo nie zaliczy w pierwszym terminie tego zadania, to za karę będzie miał do przygotowania taki bardzo, bardzo szczegółowy opis bitwy pod Grunwaldem. Nie wiem, czy tak by było naprawdę. Mam wrażenie, że w tej plotki wszyscy tak się przestraszyli, że oddali w pierwszej chwili, jakby w tym pierwszym terminie i chyba też wszyscy zaliczyli, więc nie wiadomo, czy faktycznie karą za niezaliczenie byłoby opisywanie wszystkich postaci, wszystkiego, co dzieje się właśnie w bitwie pod Grunwaldem Jana Matejki. Ale no to jest właśnie taka kluczowa umiejętność warsztatowa. Kluczowa rzecz, która pozwala na spojrzenie jakby przez te płaszczyzny obrazu i zajrzenie do jego środka, ale właśnie tak jak wspomniałem, to nie chodzi tylko o dzieła sztuki takiej płaskiej, jak obrazy czy grafiki, ale także o rzeźby i także o dzieła architektury. I w mojej pracy naukowej, czy teraz, kiedy piszę książkę, no, moją nową książkę Cztery wymiary architektury, to także zanim zacznę interpretować czy analizować jakiś budynek, zanim będę się zastanawiał, dlaczego on jakoś wygląda, albo co to znaczy, że jakoś wygląda, w jaki trend, w jaki nurt on się wpisuje, to także najpierw sobie bardzo, bardzo skrupulatnie wyliczam, z jakich części się składa. Opisuję sobie jego rzut, zastanawiam się, jak połączone są poszczególne pomieszczenia, opisuję sobie jego przekrój, tak aby nie umknął mi żaden szczegół, który w pierwszej chwili może pozostać niedostrzeżony. Bo dopiero wtedy, kiedy tak dokładnie zrozumiem strukturę, kształt, rzut i przekrój danego budynku, jego bryłę, zależności pomiędzy poszczególnymi bryłami, to wtedy mogę w pełni go jakby poznać i zacząć go analizować i interpretować. I mam nadzieję, że jeżeli dołączycie do czytelników tej książki Czterech wymiarów architektury, to także zobaczycie, że ta metoda pozwala właśnie na nowe, lepsze spojrzenie na budynki, które tak naprawdę wydawałoby się, że dobrze znamy i wtedy dopiero możemy zacząć je rozumieć i w pełni doceniać. No dobra, no to po takim wstępie nie pozostaje nic innego, jak zadać to pytanie właśnie temu obrazowi, Barowi Folie Bergère. Co jest namalowane? Chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem to, że w bliskim pierwszym planie mamy bar. I na tym barze stoją rzeczy, które można kupić. Są owoce,
Są butelki szampana, ale jest też piwo. I to piwo jest bardzo konkretne, bo widać na etykiecie bardzo charakterystyczne logo browarów Bass, angielskich browarów, które wtedy chyba były największymi browarami na świecie. Za barem stoi barmanka. Na samym środku obrazu, zajmuje prawie całą jego wysokość, opiera się o ten marmurowy blat, jest ubrana tak czarno-biało, raczej tak, takie stonowane kolory, ciemna górna część stroju, ale jest też mocny akcent kolorystyczny. Jej dekolt jest ozdobiony kwiatami. Można domyślać się, że to są żywe kwiaty, takie same jak te, które stoją w wazoniku, który stoi przed nią na tym barze. Ona jest ubrana w taki sposób, jak bywały ubrane właśnie barmanki czy kelnerki w tym miejscu, do którego jeszcze przejdziemy, czyli właśnie w Folie Bergère, ale kluczowe pytanie jest, co pojawia się za nią. No bo z jednej strony można powiedzieć, że tam się bardzo, bardzo dużo dzieje, ale prawda o tym, co jest za nią, jest bardzo prosta. Za nią nie ma prawie nic. Jest ściana, do której przymocowane jest lustro. Jeżeli spojrzycie na dół za jej prawą ręką, zobaczycie, że tam jest taka złocona rama, to jest dolna krawędź tego lustra. Wszystko, co jest powyżej tej złoconej ramy, to jest odbicie tego, co ona widzi. Więc w pewnym sensie za nią nie ma nic, ale przed nią jest wszystko to, co my widzimy za nią. To jest dość skomplikowany taki układ, ale dzięki temu możemy zobaczyć nie tylko to, co my widzimy, ale także to, co ona widzi. A ona widzi rzeczy niesamowite, bo widzi całe wnętrze właśnie Folie Bergère. I czym było to miejsce? To miejsce to jest taki lokal rozrywkowy, może jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ono istnieje do dzisiaj. Tam jest duża widownia właśnie z takimi balkonami i ten jasny pas, który ciągnie się za tą barmanką, za tą kelnerką, to jest właśnie jakby czoło, balustrada balkonu. Na tym balkonie widzimy bardzo dużo ludzi i tego typu miejsca w Paryżu lat 80. XIX wieku, kiedy ten obraz został namalowany, nazywały się Café Concert. Były tam właśnie bary, można było przyjść i się napić, ale także był coś, co byśmy nazwali entertainment, takie jakieś właśnie widowiska rozrywkowe. Można było posłuchać muzyki, jakieś koncerty, jakieś występy, ale także takie rzeczy, byśmy powiedzieli dzisiaj, nie pasujące do eleganckiego towarzystwa, jakieś taką akrobatykę. Bo jeżeli przyjrzycie się bardzo wyraźnie, co dzieje się w lewym górnym rogu, tak jak my patrzymy, to tam wiszą sponad kadru, sponad płótna, dwie nogi. Nogi akrobaty, który właśnie jest w czasie tego swojego jakiegoś akrobacyjnego, cyrkowego, widowiskowego występu. Więc widzimy, że jest taka niesamowita jakaś akcja, jest tłum ludzi, jest bardzo jasno, to jest sztuczne światło, to jest Paryż po wielkiej przebudowie barona Haussmanna, to jest właśnie ta wielka, nowoczesna metropolia, miasto świateł i w niej jest ten lokal rozrywkowy, bardzo popularne miejsce, dużo się dzieje, mnóstwo ludzi, gwar, zgiełk. Ale ten cały gwar i zgiełk, on jest jakby w tle, za tą barmanką i za nami. Ponieważ ona patrzy na nas takim wzrokiem melancholijnym, może znudzonym, trudno odgadnąć, jakie są jej myśli. I teraz przechodzimy właśnie już z tego czystego opisu, chociaż jeszcze nie wszystkie elementy, które są na tym obrazie, opisałem, do tej warstwy już właśnie analizy czy już interpretacji. Bo kiedy zaczynamy się zastanawiać, jakie emocje malują się na twarzy postaci, to zaczynamy wchodzić właśnie w to wszystko, co dzieje się jakby oprócz tego, co jest tylko namalowane. Bo my możemy dzięki temu, jak namalowane są te postacie w tle, usłyszeć jakby uszami wyobraźni ten gwar i zgiełk, jakąś muzykę i krzyki i brawa po jakimś udanym salto mortale w wykonaniu tych akrobatów, ale z drugiej strony widzimy ten kontrast pomiędzy tym spokojem i właśnie jakby znudzeniem, jakąś taką melancholią, smutkiem, tym nieodgadnionym, takim wyobcowanym, nieobecnym wyrazem twarzy tej dziewczyny. Ta barmanka, która była modelką dla Edouarda Manet w tym obrazie, to była prawdziwa postać, nazywała się Suzon. On często tam chodził, póki jeszcze mógł chodzić, ponieważ ten obraz był malowany już, kiedy był sparaliżowany, bardzo był śmiertelnie chory na syfilis i niespecjalnie mógł wychodzić ze swojej pracowni. Suzon przychodziła do niego, aby mu pozować, kiedy on pracował nad tym obrazem, który ma wymiary 96x130, więc nie jest jakiś specjalnie ogromny, ale jest dość duży. Niektórzy sugerują, że ten smutny wyraz twarzy Suzon wynika nie z tego, że ona była znudzona tą pracą, którą miała pewnie tego dnia wieczorem po pozowaniu Manetowi w Folie Bergère, ale tym, że musi tak długo mu pozować i dlatego jest znudzona. No to jest taka chyba
Chyba nie o to chodzi w tym obrazie, ale do tego, o co chodzi, jeszcze przejdziemy. I teraz w tym obrazie pojawia się jeszcze jedna rzecz, która od razu została zauważona przez współczesnych krytyków, kiedy ten obraz w 1882 roku został namalowany. Jeżeli za Suzon jest lustro, które odbija wszystko to, co dzieje się jakby za nami i widzimy to za nią, to kim są te postacie, które my widzimy po prawej stronie? No jeżeli to lustro jest równoległe do baru, który jest na bliskim pierwszym planie, no to nie powinna być Suzon. Jeżeli tak byśmy widzieli te plecy, to znaczy, że bar, przy którym stoimy, i to lustro są pod jakimś takim kątem. Od razu jakby krytycy powiedzieli, że w takim razie to Manet nie potrafił namalować dobrze tego odbicia i no, nie rozumie praw optyki, nie rozumie tego, jak odbija się światło od luster, od zwierciadeł, a zatem porażka, no po prostu nie potrafił namalować dobrze. Ale z drugiej strony, czy malarz o tak dużym doświadczeniu, który namalował tak ważne w dziejach sztuki obrazy, zrobiłby coś przypadkowego przez to, że nie rozumie praw optyki? Raczej ta interpretacja moim zdaniem jest nieprawdziwa. To specjalnie jest tak namalowane, żebyśmy zobaczyli nie tylko plecy Suzon, ale także twarz tej osoby, z którą wydaje się, że Suzon rozmawia. Tego mężczyznę z wąsem i w cylindrze. No to jeżeli wydaje się nam, patrząc na to odbicie, że Suzon rozmawia z kimś, kto stoi naprzeciwko, to czy to przypadkiem nie jesteśmy my? Czy to nie ja, patrząc na ten obraz, jestem tym wąsaczem w cylindrze? A jeżeli tak, to dlaczego ta moja twarz jest w cieniu? Dlaczego jestem taką postacią z cienia, może szemraną postacią? I to jest właśnie kolejny element interpretacji. Dlaczego te rzeczy są namalowane w taki sposób, w jaki są namalowane? Dlaczego wydaje się, że nie grają tutaj roli prawa optyki, że my możemy zobaczyć coś, czego w rzeczywistości byśmy nie mogli zobaczyć? Swoją drogą, kilkanaście czy 20 lat temu zrobiono taki duży eksperyment, który udowodnił, że da się namalować w ten sposób, że da się zrobić takie zdjęcie w tym układzie, że taki kadr wycięty z tego zdjęcia pozwala na zobaczenie właśnie Suzon jakby na wprost, a jednocześnie jej odbicia obok. Tylko że to oznaczałoby, że punkt obserwatora, który patrzy na ten obraz, nie jest na wprost tego obrazu, tylko jest jakby przesunięty. I w ten sposób okazuje się, że ta cienista postać, wąsacz z cylindrem, wcale nie stoi naprzeciwko Suzon i być może w ogóle z nią nie rozmawia. Czy takie super techniczne próby odtworzenia jakichś tych zależności optycznych, czy one faktycznie pozwalają na głębszą analizę, czy głębszą interpretację, lepsze zrozumienie obrazu? Można polemizować, bo jednak raczej wydaje się, że malarze nie malują tak, żeby potem ktoś konstruował jakieś niesamowite optyczne urządzenia, żebyśmy mogli udowodnić, co jest gdzie, tylko starają się oddziaływać na nas tym obrazem, który widzimy, bez całej tej optyki, którą możemy gdzieś indziej mieć. Że chodzi w kontakcie ze sztuką, w kontakcie z obrazem tak niezwykłym jak ten na pewno, o to, żebyś on na nas oddziaływał nie przez mędrca, szkiełko i oko, ale swoim kształtem, swoją kolorystyką, tym, co jest namalowane, tym, jak to jest namalowane. Więc można powiedzieć, że z jednej strony da się tak namalować, ale i wszystko jest zgodnie z prawami optyki, ale z drugiej strony to skrzywienie, ta pierwsza niepewność, którą my odczuwamy, o co chodzi, że my widzimy plecy i czyjąś twarz, których nie powinniśmy widzieć w takim układzie, to też jest element tego wciągania przez artystę nas do środka obrazu i tego zapraszania nas do dialogu jakiegoś, do zrozumienia tego, co w tym obrazie się dzieje. No i mamy powiedziane, co jest namalowane już w większości. Trochę zaczęliśmy interpretować, trochę powiedzieliśmy, jak to jest namalowane, ale moim zdaniem ciekawe jest właśnie to, że w tym obrazie jest pewien taki bardzo mocny konkret. W sensie możemy dostrzec, że to piwo to jest właśnie bas i że to jest ten angielski browar. Możemy dostrzec, że jest ten szampan, a zatem być może jest jakaś międzynarodowa klientela. Jedni zainteresowani francuskim szampanem, inni zainteresowani angielskim piwem, że być może mieszają się klasy społeczne gustujące w różnych trunkach, ale jednak mogące sobie pozwolić na wejście do takiego café concert i oglądanie tych akrobatycznych występów w eleganckim bądź co bądź towarzystwie. Mamy bardzo wyraźnie namalowaną tą melancholijną, taką właśnie odciętą od tej rzeczywistości, wyobcowaną trochę twarz Suzon, a z drugiej strony ta masa tych gości, klientów na parterze i na tym balkonie, który widzimy za plecami Suzon, zlewa się w jakąś taką jedną właśnie bardzo rozedrganą masę pociągnięć pędzla. Czyli z jednej strony jest
bardzo jasne powiedzenie. Jesteśmy w tym konkretnym miejscu w Paryżu, to się dzieje teraz, aktualnie, w tych czasach, w których żyjemy, w tym nowoczesnym, przebudowanym mieście świateł, tym Paryżu, który jest najpiękniejszym, najwspanialszym miastem na świecie wtedy. Mamy bardzo konkretną osobę, ale z drugiej strony jest jakaś enigma, jakaś zagadka. I ta enigma to jest i to, co dzieje się w tle, właśnie to towarzystwo, ta burżuazja paryska, która jest taką jedną wielką, buzującą jakimiś emocjami, śmiechem, zabawą, masą, ale z drugiej strony ta enigma jest wprost naprzeciwko nas. To jest to zagadkowe spojrzenie. No i jedni mówią, że chodzi o to, żeby pokazać dwie klasy. Że w tym obrazie to jest taki społeczny komentarz umierającego Maneta, który pokazuje klasę osób obsługiwanych, tą roześmianą, gwarną, bawiącą się w tle, być może tego mężczyznę, który także ma jakieś tego, którego widzimy w odbiciu po prawej stronie, tego, który być może ma jakieś niecne zamiary, na przykład traktuje barmanki z Folie Bergère jako prostytutki, a tą właśnie klasą obsługującą, tymi ludźmi, którzy nie mogą sobie pozwolić na takie rozrywki, tymi ludźmi, którzy no, muszą siłą rzeczy pracować, aby ten wielki rozrywkowy przemysł Paryża utrzymać. Inni mówią, że właśnie chodzi o takie uczucie wyobcowania z nowoczesnego świata. Bo my widzimy to, że ten Paryż jest zmodernizowany, że jest nowoczesny, że są te światła, które świecą takim mocnym, ostrym światłem w tle, te wielkie żyrandole, właśnie ta niesamowita metropolia oparta na przemyśle i na tym dążeniu do modernizacji, do zburzenia starego Paryża i zbudowania go zupełnie od nowa, co właśnie zrobił baron Haussmann w drugiej połowie XIX wieku i czego efektem jest wszystko to, co mogli widzieć i Manet, i impresjoniści, z którymi był bardzo, bardzo związany, ta nowoczesność właśnie Paryża. I na środku mamy tego człowieka, który jakby nie załapał się na tę nowoczesność. Że ta nowoczesność jest przytłaczająca i ona powoduje uczucie jakiejś alienacji, takiego odcięcia się od tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. Bo Suzon, wydaje się, nie słyszy tego gwaru, nie widzi tego roześmiania, nie widzi tych wszystkich twarzy. Ona po prostu tam stoi i czeka, aż ktoś zapyta ją, czy może podać jej piwo bas, albo komuś piwo bas, albo jakiś owoc. I moim zdaniem to, co jest w tym obrazie tak niezwykłe i tak niesamowite, to jest właśnie to, że można go opisać. Można powiedzieć wszystko to, co jest namalowane, ponieważ to jest namalowane w taki sposób, że my możemy dokładnie rozpoznać, gdzie w ramach tego Folie Bergère, tego Café Concert jest zlokalizowany ten bar, że dzięki temu zabiegowi z tym lustrem i z tym odbiciem my widzimy wszystko, co się dzieje, więc nawet widzimy rzeczy, które się dzieją poza kadrem, tak jak te wiszące nogi, akrobaty, które sugerują właśnie, że trwa jakiś występ akrobatyczny, więc my możemy domyślić się nawet więcej niż tylko to, co jest przez Maneta namalowane w tym obrazie. Możemy to przeanalizować właśnie, to jak to jest namalowane, odpowiedzieć na to pytanie, jak jest namalowane, że jedne rzeczy są bardziej konkretne i one dokładnie osadzają ten obraz w tym konkretnym miejscu i w tym konkretnym czasie, a z drugiej strony malują taką żywą, gwarną, właśnie bardzo buzującą klientelę, którą widzimy dzięki temu odbiciu w tle. I wreszcie jest ta interpretacja, która jest tak niejednoznaczna właśnie dzięki temu, że jest to enigmatyczne spojrzenie Suzon. Właśnie dzięki temu, że my prawie że słyszymy hałas i muzykę i brawa i krzyki, kiedy jakieś salto, jakiś popis akrobatyczny się udaje, ale na samym środku jest ta cisza, tak jakby Suzon tego nie słyszała, a my razem z nią, tak jakbyśmy mogli się odciąć od tego wszystkiego na zewnątrz. Jest wiele innych też interpretacji, wiele innych spojrzeń na to, dlaczego my możemy prawie że usłyszeć zgiełk, a z drugiej strony możemy zobaczyć tę ciszę, którą pochłonięta jest ta barmanka, zmęczona, znudzona, wyobcowana. A co wy myślicie? Dlaczego możemy prawie usłyszeć zgiełk, ale prawie dokładnie możemy też zobaczyć tę ciszę wewnątrz Suzon? A może nie, może właśnie ona jest zgryźliwa i dlatego ma taką minę, że to jest jej po prostu jakieś taka nonszalancja, którą ona pokazuje, że no dobrze, no to czego chcesz? Tak? No dobrze, co ci podać? Moim zdaniem to jest cecha wielkiej sztuki, także tej wielkiej sztuki bliższej naszym czasom, że ona pozwala na szersze zastanowienie się nad jej kontekstem i ona daje większe pole do interpretacji. Że nie mówi, że to znaczy to i jest jedna możliwa interpretacja, jak zrozumiałeś, to jest alegoria czegoś tam, alegoria czasu, alegoria miłości, whatever. Że ten obraz wciąga nas do Folie Bergère w Paryżu w 1882 roku i stawia nam pytania, po tym jak już sam odpowie na pytanie, co jest namalowane i jak jest namalowane.
Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Bardzo dziękuję za to, że spędziliście te ostatnie kilka minut z nami. Dziękuję, że wróciliście do nas po wakacyjnej przerwie. Zapraszam na stronę kursy.goodidea.archi. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na temat tego obrazu. Zostawcie je w komentarzach, bardzo chętnie je przeczytamy. A tymczasem do zobaczenia.